Niszczeje perełka architektury w Milanowie. Chodzi o zespół pałacowy z XIX wieku, w którym mieści się teraz zespół szkół ponadgimnazjalnych. Konieczny jest remont zabytkowego budynku, ale ani szkoły, ani starostwa na niego nie stać. Lista koniecznych remontów długa, a pieniędzy brak. Budynek, w którym od 70 lat mieści się szkoła, to prawdziwa perełka. Urok tego miejsca urzeka do tego stopnia, że często goszczą tu malarze, ale sam budynek z roku na rok niszczeje. Dach już zaczyna przeciekać powoli, okna należałoby powoli już wymieniać na nowe. No i w ogóle taka ogólna, znaczy poprawienie ogólnej estetyki tego budynku przydałoby się. Oprócz samego Pałacu Uruskich i Czetwertyńskich dobrze zachowały się również inne obiekty, jak wozówka, rządcówka, pralnia czy ogród w stylu angielskim. Organem prowadzącym szkołę i właścicielem tych obiektów jest starostwo powiatowe, a władze powiatu przekonują, że pieniędzy na remont nie ma. Niewątpliwie powiatu nie stać na to, żeby przeprowadzić gruntowne remonty tego budynku. Zdaniem służb konserwatorskich remont jest konieczny, ale na razie nie ma zagrożenia dla zabytkowego obiektu. Przydałaby się izolacja pozioma, chociaż jeszcze raz mówię, że tutaj zagrożeń nie ma, ale przydałaby się. Przydałoby się odświeżenie pokrycia dachowego, przydałby się remont oficyny. Internatu, tak zwanego internatu. Właściciel wykonał projekty, odpowiednie projekty i dostał pozwolenia na te prace. Ale ze względu na brak pieniędzy jeszcze ich nie wykonano. W Milanowie boją się, że pogarszający się stan obiektu może z czasem doprowadzić do zamknięcia szkoły, która zdążyła już wychować całe pokolenia. Nie wyobrażam sobie, przez tyle lat istniała i gdyby miała przestać istnieć, to byłoby to na pewno ze szkodą dla miejscowości, no i dla społeczności miejscowej. No, tyle lat, tylu ludzi wspaniałych wykształciła. Co na to starostwo? Problem polega na tym, że szkoła w Milanowie ma już niewiele klas. Nie wiemy, jak będzie wyglądał najnowszy nabór. Chcemy zrobić wszystko, żeby tej szkoły nie likwidować i likwidacji pod uwagę nie bierzemy. W liceum ogólnokształcącym uczy się ponad 80 uczniów, średnio po 20 w klasie.